bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Z Deltą związany jestem od bardzo dawna, bo od jej pierwszego numeru, z którym miałem do czynienia jako czytelnik. Delta była zapowiedziana, ja wtedy byłem uczniem liceum i z wielką niecierpliwością czekałem na ukazanie się tego pierwszego numeru w kioskach i do głowy mi nie przychodziło wówczas, że ileś tam lat zacznę coś tam pisać do Delty, jakoś będę związany bardziej z Deltą, co się stało, ale w maratonie Delty biorę udział po raz pierwszy. Zawsze człowiek ma jakieś nowe, miłe przeżycia, nowe doświadczenia. A może warto wspomnieć, że pan Krzysztof Ciesielski jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Delty już od iluś kadencji. Znaczy od iluś kadencji to jestem w komitecie redakcyjnym, a przewodniczącym to jestem w tej kadencji po raz pierwszy, ale dziękuję Szymonie bardzo za tego rodzaju reklamę. I teraz będzie mi tym bardziej głupio, jak coś sknocę w trakcie wykładu tej prelekcji. No, wypisałem kolejne liczby naturalne i to jest taki dodatny liczby naturalne, taki standardowy porządek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Ale jasne jest, że my te liczby naturalne możemy ustawić również troszeczkę inaczej. Na przykład po kolei zamienić je w parami 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, potem będzie 10, 9. Możemy robić jeszcze inaczej. Na przykład najpierw w nieskończoność wypisać wszystkie liczby nieparzyste, a potem wszystkie liczby parzyste. No to jest przykład porządku w zbiorze liczbowym, w zbiorze dodatnich liczb naturalnych, ale takich porządków mamy całą masę w życiowym przykładzie. No to stosujemy dla liczb takich standardowych, to stosujemy znak mniejszy, a jeżeli chcemy jakoś zaznaczyć inny porządek, no to na przykład możemy taki znaczek zrobić i oczywiście możemy to robić na rozmaite sposoby. No ja teraz przedstawię taki śmieszny sposób. Najpierw wypisujemy wszystkie liczby nieparzyste. 3, 5, 7, 9, 11 i tak dalej. I w nieskończoność. Dobrze. No to teraz zostały liczby parzyste, ale z liczbami parzystymi robimy w ten sposób, że najpierw wypisujemy te podzielne przez 2. 3 razy 2, 5 razy 2, 7 razy 2, 9 razy 2 i tak dalej. I oczywiście dalej nie mamy wszystkich liczb wypisanych, więc teraz wypisujemy te podzielne przez 4. 3 razy 2 do drugiej, 5 razy 2 do drugiej, 7 razy 2 do drugiej, 9 razy 2 do drugiej i tak dalej. Potem będziemy wypisywać liczby 3 razy 8, 5 razy 8, 7 razy 8. I czy coś zostanie, jak tak będziemy w nieskończoność? Tak. Zostaną liczby parzyste, które są wielokrotnościami dwójki. Je wypiszemy od końca, czyli tam te kolejne potęgi dwójki, aż w końcu dochodzimy do 2 do czwartej, do 2 do trzeciej, do 2 do drugiej, do dwójki i do jedynki, co jest 2 do zerowej. Jedynki tutaj na początku nie mieliśmy. Z tego schematu wynika wyraźnie, widać, że wypisaliśmy wszystkie dodatnie liczby naturalne. No taki śmieszny porządek. No można tych porządków wypisywać różnych wiele. No taką regułę sobie przyjęliśmy, no oryginalna reguła. No ładnie to wygląda, ale no czy to ma jakiś sens oprócz tego, że ładnie wygląda? No i okazuje się, że to jest związane z jednym naprawdę najpiękniejszych twierdzeń matematyki XX wieku. Najpierw może wprowadzę pewne oznaczenie. Możemy funkcję, która prowadzi z danego zbioru w ten sam zbiór, w naszym wypadku interesują nas funkcje rzeczywiste, zmiennej rzeczywistej, iterować, czyli tak składać ze sobą. Ja będę używał oznaczenia f, powiedzmy do potęgi k, ale to nie jest iloczyn, to jest złożenie. Czyli f złożone ze sobą k razy, jeżeli prowadzi z tego samego zbioru w ten sam zbiór, to można robić. To jest f do k tej, a fk od p to jest f od f od f od f od p też k razy. Jeżeli na przykład mam funkcję typu x-owi przyporządkowany minus x, to f złożone ze sobą to jest minus minus, dany wzorem minus minus x, to jest x. Jeżeli złożę po raz trzeci, będę miał minus x.
po raz czwarty X i tak dalej, tak po prostu w te. Ale oczywiście można to robić w sposób bardzo różny, niekoniecznie dla funkcji ciągłych, ale nas interesować będą tutaj funkcje ciągłe. Jeżeli na przykład ustawimy się w kółeczku, Jaś, Staś, Kasia, Marysia, ileś tam osób, to ich każdy popchnięcie sąsiada po lewej stronie, to jest ta funkcja. Więc najpierw Jaś popycha Stasię i wartość funkcji od Jasia to jest Staś, Staś popycha Kasię, to dwukrotne złożenie od Jasia to jest Kasia, trzykrotne Marysia i po iluś tam razach to dojdzie z powrotem do Jasia. To prowadzi do kolejnej definicji. Punkt nazwiemy punktem okresowym o okresie n, jeżeli po n takich operacjach przez funkcję f wrócimy do wyjściowego miejsca, ale nie wrócimy wcześniej. Dla tej funkcji, jeżeli powiedzmy w tym kółeczku było 10 osób, Jaś, Staś, Kasia, Marysia i tak dalej, to każdy będzie punktem okresowym o okresie 10, bo po pierwszym pchnięciu Jaś idzie do Kasi, po drugim Kasia Jaś do Stasia, przepraszam, po drugim Staś do Kasi, po trzecim do Marysi i tak dalej, a jak jest w kółeczku 10 osób, to po 10 pchnięciu to pchnięcie wraca do Jasia. Dla tej funkcji danej wzorem f od x równe minus x, każdy punkt jest punktem okresowym o okresie 2 z wyjątkiem 0, który jest punktem o okresie 1, bo f od 0 jest 0, a dla liczby różnej od zera, dostajemy minus x, a potem jak wrócimy, to jest x. Liczbę n będziemy nazywać okresem tego punktu. Tu mam taki przykład. No chcę punkt o okresie 2. Dwójka przychodzi w czwórkę, czwórka w dwójkę. No to na wykresie dwójka idzie w czwórkę, czwórka w dwójkę. No to teraz ja bym chciał mieć funkcję ciągłą z RFR, bo tak mnie interesuje. No i to żaden problem. Sobie przez dwa punkty mogę narysować funkcję, to jest szkolne zadanie, daną wzorem f od x równa się minus x plus 6, po prostu piszę wzór i rysuję linię prostą przechodzącą przez te dwa punkty. To mam wtedy taką funkcję, w której dwójka i czwórka są punktami o okresie 2. Punkt stały to jest punkt o okresie 1. Jeżeli mam funkcję z RR, to graficzna interpretacja jest tego bardzo prosta, bo punktem stałym jest ten punkt, w którym wykres przetnie się z osią y równe x. Wtedy, jeżeli ten jasny niebieski punkt przecina się z tym wykresem tej linii, no to f od p równa się p. Punkt stały, punkt o okresie 1. No chciałbym jakąś funkcję, jeszcze przykład o okresie 4. No powiedzmy, jedynka ma przejść w dwójkę, na wykresie jedynka w dwójkę, dwójka w trójkę, proszę bardzo, z dwójki w trójkę, trójka w czwórkę. No i chcę, żeby ten był okres 4, więc czwórki ma być jedynka. No to mam te cztery punkty i teraz tylko chodzi o to, by narysować wykres funkcji ciągłej przechodzącej przez te cztery punkty. To jest żaden problem. To można też napisać wzorem. No ta funkcja ma jeden punkt stały. To jest gdzieś jakaś liczba większa od 3. Aha, ona ma punkt stały. I w tej chwili dochodzimy do twierdzenia Szarkowskiego, to jest ukraiński matematyk z roku 1964. Twierdzenie ma 57 lat. Przypominam ten porządek, który był przed chwileczką. Trójka przed piątką, przed siódemką, przed dziewiątką i tak dalej. Potem liczbę podzielne przez 2 i tylko przez 2, jeżeli chodzi o liczby parzyste, podzielne przez 4. Twierdzenie Szarkowskiego mówi, że jeżeli mamy funkcję ciągłą z RR. Funkcja ciągła z RR to jest taka intuicyjnie, której wykres narysujemy taką linią nieprzerywaną i n jest wcześniej niż k w tym porządku i funkcja f ma punkt o okresie n, to ma też punkt o okresie k. W szczególności, jeżeli tutaj było, funkcja ma punkt o okresie 4, to ma punkt stały, bo w porządku Szarkowskiego 4 jest przed 1. Co więcej, to jest naprawdę porządek. Czyli jeżeli n jest wcześniej niż k, to istnieje funkcja ciągła z RR, która ma punkt o okresie k,
a nie ma punktu o okresie N. Czyli to rzeczywiście ta własność ma punkt o jednym okresie, a nie ma punktu o okresie drugim, dokładnie porządkuje wszystkie liczby naturalne. To jest no naprawdę niesamowite, że tę własność można tak pięknie dzięki tej własności uporządkować wszystkie liczby naturalne. Dla przykładu, stąd wynika, że jeżeli funkcja ciągła ma punkt o okresie 3, to ma punkty o wszystkich innych okresach. Fakt posiadania punktu o okresie 3 implikuje posiadanie wszystkich punktów o innych okresach. No, tu mam od razu przykład jeden, że to rzeczywiście porządek. Funkcja dana wzorem g od x równe x ma wyłącznie punkty stałe. To jest przykład tego, że 2 tu jest istotnie wcześniej niż 1. A tu mam inny przykład. Funkcja dana wzorem h od x równe minus x ma wyłącznie punkty o okresach 2 i 1. Punkt 0 jest punktem stałym o okresie 1, a każdy inny po 2, to się nazywa iterację, wraca. Tu jest przykład, ja podaję jako rysunek ten związany z samym początkiem tego porządku Szarkowskiego. Jest to wykres funkcji ciągłej, która ma punkt o okresie 5, a nie ma punktu o okresie 3. Popatrzmy, czemu ma punkt o okresie 5. Jedynka przychodzi w trójkę, trójka w czwórkę, czwórka w dwójkę, dwójka w piątkę i w piątka w jedynkę. Więc rzeczywiście po 5 skokach wróciłem z jedynki do jedynki. Jak zbadać, że ta funkcja nie ma punktu o okresie 3. Jest to bardzo proste, bo ona jest dana takimi kawałkami. Po prostu ja tego teraz nie będę robił, ale no to będzie zapisane na YouTubie, to można sobie samemu się pobawić, po prostu przeanalizować każdy z tych kawałków od jedynki do jedynki, od jedynki do dwójki, od dwójki do trójki i zobaczyć, że po 3 skokach to nie wpadnie w żaden okresowy kawałek. Tak wygląda. Wyglądał parę lat temu Oleksandr Mykołajowicz Szarkowski, ukraiński matematyk. Urodzony w 1936 roku, proszę zwrócić uwagę, ta praca ukazała się w 1964 roku. On miał wtedy 28 lat. Był bardzo młody. Praca została, miała 11 stron, była po rosyjsku, jej tytuł był Sosuczestwowanie w cyklowie pierywnowo preobrazowania priamo i siebie. Ja sobie obejrzałem te prace. Ja jestem z tego pokolenia, które miało obowiązkowy język rosyjski, a w matematyce to się przydaje, więc mogłem przeczytać te prace. No ona nie była taka lekko napisana, trochę ciężko się ją czytało. Dowód praktycznie cały polegał na wielokrotnym korzystaniu z takiej przyjemnej własności, własności darbu dla funkcji ciągłej. Inaczej własności przyjmowania wartości pośrednich. To za moich czasów ta własność była w szkole, ja się o niej uczyłem w szkole w przedostatniej klasie licealnej, to troszkę inaczej jest. Chodzi o to, że jeżeli mam funkcję z przedziału domkniętego zbiór liczb rzeczywistych ciągłą i powiedzmy, to jest założenie kosmetyczne, że na początku przedziału wartość jest mniejsza od końca, to każda wartość przedziału f od a, f od b jest gdzieś przyjęta. Na tym przykładzie powiedzmy f od 1 równa się 3, f od 2 równa się 5. Gdybym tutaj narysował jakąkolwiek funkcję ciągłą, to każda wartość między trójką a piątką jest gdzieś przyjęta w przedziale 1, 2. Powiedzmy f od 3 równa się 4, f od 5 równa się 1. Z przedziału 1, 4 każda wartość jest przyjęta. Jest to intuicyjnie bardzo naturalne, bo jeżeli wykres tej funkcji w przedziale ma być linią ciągłą, to nie może tam być dziury. Notabene na marginesie to nosi nazwę własności darbu, ale pierwszy, o którym wiadomo, że to udowodnił, to był czesko-austriacki matematyk Bernard Bolzano. Zrobił to wiele lat przed darbu, gdy darbu się urodził, gdy Bolzano zmarł,
Darbu miał 6 lat, więc no, trudno, żeby wtedy się zajmował matematyką. Darbu udowodnił, że analogiczną własność ma funkcja pochodna i przyjmował ten fakt, który zrobił wcześniej Bolzano, jako fakt powszechnie znany i zupełnie sobie nie uzurpował tego, że to on udowodnił to twierdzenie dla funkcji ciągłej. Niemniej mówi się o tym własność Darbu. I głównie na tym polegał, na wielokrotnym zastosowaniu tej własności, polegał dowód Aleksandra Szarkowskiego. Twierdzenie zostało kompletnie niezauważone. Wtedy, no, jeżeli słuchają mnie w tej chwili młodzi ludzie, to może dla nich być zaskoczeniem czasami, że były czas, kiedy nie było internetu. Ale to była w ogóle czasy żelaznej kurtyny. Ukraiński matematyczny żurnal wcale nie był jakimś ważniejszym pismem wydawanym w Związku Radzieckim. Praca po rosyjsku kompletnie niezauważona. Kompletnie niezauważona i pewnie byłaby długie lata niezauważona, gdyby nie pewna rzecz, która stała się 11 lat. W piśmie American Mathematical Monthly dwaj matematycy, Tien Yen Lee i James York, opublikowali pracę Period 3 Implies Chaos. No, mówimy o chaosie, doszliśmy do chaosu. American Mathematical Monthly to jest bardzo sympatyczne i ciekawe czasopismo. Ono publikuje prace, zazwyczaj niezbyt długie, które zdaniem redaktorów mogą zainteresować szerokie grono matematyków, czyli nie tylko matematyków specjalizujących się w danym zagadnieniu. To pismo jest dzięki temu jednym z najbardziej poczytnych pism matematycznych na świecie. Takim innym pismem jest The Mathematical Intelligencer. Gdyby Delta była wydawana po angielsku, pewnie dołączyłaby do tego zaszczytnego grona. Może jest to przyszłość. No i Lin i York opublikowali pracę, w której było twierdzenie, oni je udowodnili, które było bardzo szczególnym przypadkiem twierdzenia Szarkowskiego. Udowodnili, że funkcja ciągła, tyleż dla przedziału 0,1, a nie z R w R, ale przeniesienie z R na 0,1 twierdzenia Szarkowskiego jest bardzo proste i natychmiastowe. Jeżeli funkcja ciągła ma punkt o okresie 3, to ma punkt o dowolnym innym okresie. Jak widzimy, udowodnili po prostu to, że z trójki wszystko dalej wynika. Oni udowodnili w tej pracy więcej. Tu jest zdjęcie Lismar rok temu, York żyje. Oni w tej pracy, jest to znakomity matematyk, notabene bardzo aktywnie współpracował, miał znakomite rezultaty wspólne z polskim matematykiem, zmarłym kilkanaście lat temu, profesorem Andrzejem Lasotą. To warto wiedzieć, to słynne prace Lasoty i York. Oni w tej pracy udowodnili więcej. Ja tutaj napisałem te warunki, to dla osób, które są obyte z pewnego rodzaju symboliką. Ja nie będę tego dokładnie tłumaczył, ale troszeczkę powiem, o co tam chodzi. Po pierwsze, oni udowodnili, że jeżeli funkcja ciągła ma punkt o okresie 3, to ma punkt o dowolnym okresie. A oprócz tego, że jeżeli funkcja ma punkt o okresie 3 i jest ciągła, to na dużym podzbiorze przedziału 0,1 funkcja zachowuje się, mówiąc poglądowo, chaotycznie. Otóż chodzi, że istnieje duży podzbiór tego przedziału 0,1 o bardzo dziwnych własnościach. Jakiekolwiek dwa punkty z tego dużego zbioru w przedziale 0,1 będziemy iterować, czyli tak w nieskończoność przekształcać F od P, F od F od P, F od F od P i tak dalej, to jakiekolwiek dwa różne punkty w tym zbiorze weźmiemy, to jak lecimy w nieskończoność, po pewnych czasach one się będą do siebie zbliżać, a po pewnych będą dość daleko. Czyli nie ma, mimo że funkcja jest ciągła, to w tym zbiorze nie ma żadnej sensownej regularności zbliżania się punktów. To, że one się będą jakoś oddalać, oznacza, że limes superior tych iteracji jest większy od zera, a że zbliżać dla pewnych pociągów limes inferior jest różny od zera. Co więcej, w każdym punkcie, w którym ta funkcja ma okres, jest okresowa,
to i każdym punkcie zbioru tego nieprzeliczalnego, to też będzie się oddalać. I to jest zachowanie mocno chaotyczne. To dało pewnego rodzaju podstawy do dalszych badań chaosu. Później była też bardzo ciekawa sprawa, bo Robert Diveni napisał książkę, podał formalną definicję chaosu, w której były trzy warunki, a wkrótce potem piątka matematyków, to jest dość rzadkie w matematyce, że pięciu autorów pisze jedną pracę i to jeszcze praca miała trzy strony, ale to była bardzo ciekawa praca, bo udowodniła, że te trzy warunki podane przez Diveneya jako definicja chaosu można sformułować, inaczej uprościć. Po prostu jeden warunek wynika z dwóch pozostałych. Nikt tego wcześniej nie zauważył. Chaos okazał się bardzo ważnym, bardzo ważną rzeczą. Bardzo wiele ciekawych badań na ten temat zostało zrobionych. Oczywiście zaraz potem, wkrótce potem, zauważono pracę Szarkowskiego. Zostało przedstawionych wiele prostszych dowodów niż dowód Szarkowskiego. Więc Szarkowski w pewnym sensie miał pecha, że jego praca przez kilkanaście lat była niezauważona, a w drugim sensie dzięki temu, dzięki tej pracy Lee Yorka, to twierdzenie potem zyskało szybką sławę. Po polsku wyszła książka Jamesa Yorka, Dynamika badania numeryczne. Ja lubię, jak mam okazję prosić autora o autograf. Ja mam tę książkę z autografem Yorka. Ja pokażę ten autograf, bo on jest bardzo dowcipny. Ja go przetłumaczę. Drogi Krzysiu, żyjemy w chaosie. Tu jest program, który pomaga zrozumieć, jak to się dzieje.